Witam wszystkich. Bohaterem tego odcinka jest Raidon 580 z Chin, 8-gigowy. Rozpakuję kartę, zdejmę chłodzenie, pogramy na fabrycznym BIOSie, potem pozmieniam taktowania, zrobimy undervolting. Zapraszam na recenzję. Karta przybyła do mnie w ciągu 2 tygodni. W środku jest karta i przejściówka z HDMI na DVI. Na karcie jest tylko jeden port wyjściowy, tylko HDMI. Z tyłu jest backplate. Karta jest bardzo masywna. Zobaczę, co tam w środku. Odkręcę kartę. Nowe termopady, dobrej jakości pasta, świeża na GPU. Radiator schładza sekcję pamięci i GPU. 6-pinowa wtyczka, chipset z Raidona 570 z 2017 roku. Pamięci LPD. Bardzo ciekawe jest to, że karta ma 16 banków pamięci. W oryginalnym Raidonie 580 ma 8, tu jest 16. Ciekawe, fantastyczne rozwiązanie podczas wyżu koparkowego, jaki miał 2 lata temu miejsce. Co takie karty kosztowały ponad 2000 zł, 8-gigowe, a 4-gigowe już nie były wiele warte. Dobrze, odkręcam kartę, nałożyłem nową pastę, podepinamy ją do kompa. Specyfikacja komputera mojego jest w prawym dolnym rogu. Uruchomiła się karta. Raidon 580 ma 2048 shaderów, tak jak oryginalna 570. Taktowanie GPU 1206, ale tego taktowania nigdy nie zobaczymy. I pamięci mają obniżone taktowanie w porównaniu z Raidonem 570, bo mają 1500. Fabrycznie to jest 1750. Na 8 kościach, tu jest 16 kości, 1500. Odpalamy grę, zobaczymy, jak ta karta działa. Generalnie karta nagrzewa się do 85 stopni, taktowanie rdzenia spada do poziomu gdzieś gigaherca. Wentylatory pracują jak chcą, czasami chodzą na 35%, czasami na 60%. Przeważnie karta dobija do 89 stopni i spada taktowanie rdzenia i mniej więcej na takich warunkach pracuje na fabrycznym BIOSie. Przy czym poburz gniazdka całego kompa to jest 330 W. Teraz zmienimy sobie troszeczkę ustawienia. Ja mam takie ustawienia już przygotowane. Zmieniam taktowanie rdzenia na 1125 MHz, zniżam go, ale daje napięcie 0,85 V. Taktowanie pamięci działa na 1800 MHz na 0,75 V i oczywiście ustawiam sobie wentylatory. Także momentalnie mamy dużo niższą temperaturę na rdzeniu. Ona się tak utrzymuje około 70 stopni, za chwilę jeszcze spadnie. Taktowanie 1125 MHz na rdzeniu na sztywno. Karta pobiera 120 W maksymalnie, także ja tam power limitu nie zwiększałem. Pobór z gniazdka 327 W i pamięci chodzą bez problemu na 1800 z undervoltingiem, także karta po undervoltingu ma dużo niższą temperaturę pracy i mieści się właśnie w tym power limicie 120 W. Na fabrycznych ustawieniach ta karta nie jest w stanie pracować na taktowaniach 1206 MHz. Aby mogła stale pracować na tych taktowaniach, ustawiamy 1206 MHz, zmniejszamy napięcie do 900 mV. Oczywiście pamięci działają na 1800 MHz, 750 mV działają stabilnie i power limit jest podniesiony o 11%. I na tych ustawieniach karta cały czas pracuje na 1206 MHz i nie spada jej taktowanie. Pobiera około 15-20 W więcej. No i osiąga tak temperaturę do 75 stopni. Karta podczas grudniowej wyprzedaży w 2022 roku kosztowała 271 zł. Ja używając jeszcze kuponu kupiłem ją za 239. Sprzedało się tych kart 800 i już ich nie ma dostępnych. Aktualnie można kupić około 400 zł. Trzeba dać za taką kartę. Dzięki, pozdrawiam, hej.